się jeden cel, wspólna myśl, warkoczyki w buzie, w posie, jednakowo roześmiane. Mamy minki, wciąż jesteśmy rozśpiewane. My dziewczynki, że imiona zaginęły. No to cóż, no teraz jeszcze będzie przerwa i już. I futa, 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 futa. Tańcowała szybka babcia z mety, sami urwało się. I spojrzenie po sali. Tararam, 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 bo na co? Bez żadnej muzyki, bez niczego. Za górami, za lasami tańcowała szybka babcia z metysami. Tańcowała szybka babcia z metysami. Tararam, 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 tararam. Jo, mało co to się nie stało przyczyną mojej zguby. Bo metysi trzasku prasku chcieli zdybać babcie w lasku. Chcieli zdybać babcie w lasku. I co, i myślę, że mnie zdybali akurat. Chciałem zniknąć z oczu mu, gdy uwagę moją tu zaprzątnęła wyjątkowo zwinna finka. Rudy wiking był w nią wzrok i ja też tak zwolnił krok, bo to była wyjątkowo zwinna finka. Bobek, ile ty bierzesz w dolarach za nauczenie się tekstu? Bo ja dojrzewam niesłychanie powoli, jak rasowa jabłoń. Wiesz, świetne jest. Ona wróciła, szkoda, bo nasz drogi moi, wśród wszystkich powodów, aż się roi od playboy. Pauza. Aż się roi od playboy. Ty można coś zaproponować? No. Zrób ten gest, aż się roi od playboy, a ty mu piątkę zasunianek. Dobrze. Aż się roi od playboy. Aż się roi od ty playboy. Ty, ja się to tak bardziej zejść z nich, że oni nie playboy, tak, my tak. Też. Nie, oni tylko, wiesz, nie ludzie, tylko oni. No. Dobrze, dobrze, dobrze. A wiesz, to tylko nie obrażać. Jak mam zrobić? Aż się roi od playboy. Aż się roi od playboy. Halina, jest 3 dni, słuchaj, ja jestem głęboko wzruszony, że jest 90%, ale nie ma 10. Słuchaj, dziecko, ja mogę jeszcze rozmawiać na rozmaite tematy, ale bez rajstop nie ma premiery, no na miłość boską, że to się nie mieści w głowie, no przecież żyjemy w XX wieku, no przecież... No dobrze, nie wypuszczę gołych dziewczyn z nogami w zimie, no dajże ty święty spokój, w ogóle tego się teraz nie praktykuje. Nie wiem, nie znam się, ja muszę mieć te rajstopy. Odwracasz się tylko tyle, popatrz, nie, nie, ręką, powoli tu ci zrobię. Co to, salon czysty, patrz, masz pistolet, już masz ujęty. I w drugą stronę się obracasz, pokazujesz mi, każesz w drugą stronę się obrócić, a sam w drugą się obracasz. To tu się, prawo się obraca. A no prawo! No tak mówiłem cały czas. Salon czysty, pa, odwracasz się tam. I pa. Tak, ręka. Tak, z pistoletu. O tak. Ale przez niego ramię mogę spojrzeć na salon. To tak. Właśnie co to jest? Salon czy stypa? Prawo nogą do... Salon czy stypa? Idziesz to prawo nogą do tyłu? Tak. Nie, kotenku, mówię zawsze teraz prawo. No tak, tak. Prawa noga, tak, idziesz? Nie, nie przesuwaj. Drugą nogę tam musisz ustawić. Raz, drugą dostawiasz. Dwa i z tego odwrót. O, tu ręka do przodu tam musisz, tak, o, to jest taki. O, tak. Ale ty... Taki, tak, tak. Pa, pa. Wychodzisz sobie. Ty mnie zna... Tylko babcia! Ty mnie znajdź coś na zakończenie numeru, to będę ci wdzięczna. A właściwie dlaczego tutaj tak nudno? Co to jest? Salon czy stypa? Ja, ta. Ale sobie, no to i to nie jest ma... fajne, bardzo fajne. No dobrze, no ja rozumiem, przyjadziem, ale macie jakie, wy macie ręce przy sobie, no. No ale nie. Lubisz, co? No zresztą ty obejmiesz co, jak... A nie można przecież tam podciosać to. Wie pan co, bo ja nie daję rady, no. Nie można, bo i w pistoletach. Mieści się.
Tak, to jeszcze, jak się tak, wiesz, zmogę w sobie i... Co to jest? Salon czy stypa? Cię! Tak. Ach, że mogła, patrz, tam chciała. Nie mam siły, no nie mam siły. Dwie godziny w domu nacisnę. Nie nacisnę, bo jest tu zwykręcone i... Ach, nie mogę. Pierwsza część, po pierwszej części zrobimy sobie 10 minut przerwy. Pomyłka, przemyłka, przetentegowanie, wszystko w porządku. Jedzie, od tej chwili zaczynamy całość. Proszę. W momencie, kiedy w USA kabaretodek program grał, ogólną uwagę zwróciło i wszystkich porciło to, przecież się mówi o gogo, gaz przy tym blask. On jest wyhuana wraz i pobyt opadek zaczynał na rewiki kina, bo a z czego mówił o gogo? O gogo go. O gogo go. O gogo właśnie. Tyłem po schodkach na górę schodzicie. No w nocy wachta, potwornie ciężka. Głowa mi opada, ale nic, stoję. Ludzie morza mają to do siebie, dlatego tak odbijają od innych. No i wreszcie rano. Siu, di du, di du. Da, 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 di, da, 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 da. Da tup 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 tup. Tu pod biały szmer, o pokład pusty, tu pod biały mer. O Jezu! Nie smak w ustach, strasznie wszedł mi w krew. Ten tu pod biały mer. Siudi tu, di tu. Da 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 da. Spotkałem na mollo Chińczyka. Kołysząc się przeszedł koło mnie. Po drodze uśmiechnął się do mnie, więc powiedziałam mu: halo, chyba że na rogu był tłok, chyba że przy ladzie był szum. Mój Chińczyk milcząc pił grog, a ja śpiewałam pijąc rum. Sama nie wiem, na co mam dzisiaj smak. Sama nie wiem, czego mi dzisiaj brak. Czy powiedzieć nie, czy powiedzieć tak? A kiedy pogasły latarnie i gwiazdy zabłysły na niebie, zabrałam Chińczyka do siebie i kołysałam go do snu. A kiedy widziałam, że śpi, że grog ukołysał go już, z kieszeni wyjęłam mu nóż, na którym były ślady krwi. Sama nie wiem, na co mam dzisiaj smak. Gdy ktoś ożywa wzmożny świat, ja patronka mu przyświeca, gdy jeno święto mów. Jak ślepienin musi znowu wydzielać buty grusz. Nie da ja się tym opuści, powinny wiedzieć już. Jedno wspólne imię mamy, głowie kpinki, przecież się nie odróżniamy. My dziewczynki, rąsia w rąsie, jeden cel, jedna myśl, warkoczyki buzie w posie, jednakowe wodze śmiane, mamy
minki, rozchodzimy się. Że jesteśmy rozdzielani. My dziewczynki, czerpiniem na zaginęły. Już to cóż, no a teraz jeszcze. Będzie przerwa i już futa! O, gdzie jak nie u nas wszystkim dobrze się powoli. O, jest, jest jak nam się. Bo gdzie jak nie u nas nadmiar dewiz nie zaszkodzi. Zły rości nie doje, czas poświęcasz na zabawę i wyjdziesz na swoje, choć nie ruszysz palcem nawet. Bo gdzie jak nie u nas z dobrobytu aż się dyszy, uwielbia se brania w licznym gronie towarzyszy. Po prostu słów szkoda, no bo u nas, drodzy moi, z tych wszystkich powodów ma się royal playboy. Ma się royal playboy. Jak to jednak ten czas leci i od dziwożenia z oczu płyną, to już trzeci, to już trzeci. To już trzeci dudka fino. I choć może to banalne, jednak muszę wyznać szczerze, że spędzamy czas w normalnej, milej ludzkiej atmosferze. Już. Praca dobra, brawa z góry. Garnitury, premia z głowy, efekt wyższej koniunktury polityczno-estradowej. Nic nie pamiętam. Wiecie, która jest godzina? Drobna trzecia. Właśnie mogłem być na śniadanie. Halinka, zwracam ci uwagę, że mamy dzień historyczny. Trzecia premiera. Słuchaj, dziecko, ty wiesz, czego nie było wczoraj, tak? No, nie, ja nie chcę się po prostu wtrącać. Ja mam zaufanie, że to będzie, bo ostatecznie zawsze jakoś tak było. Nie, ja... Nie, ja w ogóle idę na spacer, powtarzam teksty, odprężam się, bo za chwileczkę zwariuję. Uważajcie! Już, jedziemy, proszę. No. Ladies and gentlemen, proszę państwa, monsieur dam, wrócili nim da 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 di da, nie wiem sam, przez porównanie sam nasuwa się ten sąd, wróciło się wiadomo skąd. Ladies and gentlemen, proszę państwa, monsieur dam, powiedzieć odtąd złego słowa nie dam wam, na naszą model, na nasz model czy na rząd, wróciło się wiadomo skąd. Ladies and gentlemen, proszę państwa, messie dam, ja dumny jestem, bo widziałem wiele tam, że mamy własny szlak, nas, własny stać nas błąd, wróciło się wiadomo skąd. Śpiewaj za głos, on nie może. Ladies and gentlemen, proszę państwa, messie dam, przyznaję, że na szynkę tam mówiłem ham, lecz mi się widzenia przez to się nie zmienia kąt, wróciło się wiadomo skąd. Ladies and gentlemen, proszę państwa, messie dam, możemy wiele jeszcze zdziałać, wierzcie nam. Niech tylko każdy uświadomi sobie chce, że żyje się wiadomo gdzie. Słuchajcie, czyli powiedz, tak zaśpiewamy na premierze, szał, koniec, dziękuję, do domu, małe spajko wchodzi w rachubę. Teraz techniczny? Techniczny numer, cały Irenie teraz robimy, dobrze, cały techniczny numer. Ale jest ten pan magik? Wszyscy są magicy. Pan Krzysio, wszyscy magicy są proszeni teraz. Szybka babunia z Teksasu to ja. Hej, hej. Szybka babunia to ja. Nikt nie musi tutaj zaraz mdleć. Narobiłam troszeczkę hałasu, bo po prostu nie chciał wpuścić mnie wasz cieć, mnie, łagodnej babuni z Teksasu. Biedny cieć. Nie będzie więcej robił gaf. Wmawiał mi, że mam sklerozę, ebe, ebe. A babunia za pistolet i paf, paf.
Już gryzie biedaczyna matkę glebę. Hej! Szybka babunia z Teksasu to ja. Szybka babunia to ja. No, popatrzcie tylko proszę, jak się ruszam. Coż spędziło się pół życia na Mustangu. Choć straciłam może nieco animuszu od chwil, gdy się z metysami giłam w tangu. Słyszę tak, że nie ukrywam bardzo podle. Słyszeli coś państwo? Bo ja nic. Drinka zawsze jeszcze chętnie sobie dziabnę. To Johnny Walker. Kochał się we mnie. Posłuchaj ta ludzie pieśni pełnej żalu o bidnym góralu z miasta Montrealu. Chodzę sobie bez te asfaltowe turnie, żyć już mi się nie chce i poglądam chmurnie, bo gdzie się nie ruszę, serce moje targa i rozdzierodu se załośliwa skarga. Losie, losie, dobry spraw, żebyk znalazł taką skwaw, co by się nadała. Juhu! Do tych spraw. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani. Dzień dobry, ale były lepsze. Panie? Nie, dnie. A tak, oczywiście, zwłaszcza niektóre. Nawet pamiętam taki dzień. Mnie dnie nie interesują, to detal, a ja tylko hurt. Jak to hurt? Nie pojedyncze dnie, tygodnie, miesiące czy lata. Mnie interesują czasy. A, czas. Ale nie takie. Dawne, dobre. O, te też są dobre. Możliwe, ale o co panu właściwie chodzi? No tu pisało, że czynne. Czynne? A co czynne? Ja czynna. Więc chociaż żal nam wszystkim jest szalenie, żeby para rozstać się. Lecz Dudek nigdy się nie zmieni i stąd płynie wniosek, że spotkamy się na nowym świecie. Dla ciebie tam krzesełko mam, na przyszły raz będziesz szał, będziesz się spyszna miał, spotkamy się. Tymczasem ciao! I Irena Kwiatkowska. Garden Party Lady Marty zaczynało się o 4:00. Bywał na nim jeden gość, co i raz to inny ktoś. Bowiem gość, co tam był, przyszedł, to iż stamtąd nie był, wyszedł. Gdyż u Lady Marty stóp pozostawał jako trup. Jako trup? Jako trup, tak. Pozostawał, jak przychodził do niej. Stuprocentowo żywy, wertykalny mężczyzna i tam już nieodwołalnie, że tak powiem, horyzontalniał. Ale zanim to się stało, powierzała mu swe ciało, sama czerpiąc rozkosz zeń, gdzie altany, blogi cień. Przy altanie w tamaryszkach już czyhała dłoń opryszka, a w niej ogrodowy wąż kierowany dłonią tąż. Gnęś w dworzyszczu wziął zydliszcze, siadł, zagędźbił na podkórek, zaraz kur wór wniósł chór dwórek, rozdźwierzyły się podwoje, pojedynczo lub po troje wchodzą kraśni, przaśni, woje, ni geroje, ni playboye, gwarząc swoje ćmoje boje, brzmią pokrzyki sława, sława. Coś taki. Jaki? Nie swój. Swój. To chodź strzelimy po jedno. O, kochany. Zrobiłem koniec. Z wódką? No. Żartujesz. Ja bym z czego? Dawno? 11 dzień. Cholera. Najcięższy. Najcięższy? No. 12 lżejszy. Każdy jest dobry. Wiem, kochany, sam próbowałem.
Wiesz, jeszcze z normalnego picia to może, ale z nałogu, nawet jak wyjdziesz, to albo głowa, albo nerki. Sam walczysz. Sam. W pojedynkę. No. Bardzo dobrze. W zakładzie by cię wykończyli, tak jak Mikuska. Ach, te cudne, te łudne, te prześliczne seanse spirytystyczne, te z duchami przedwojenna bliska więź. Zapodziało się to teraz wszystko gdzieś. Lekkość zgonu ten spirytyzm ustokrotniał i przed wojną człowiek, gdy umarł, nie markotniał, bo gdy ciało nieboszczyka łup w ten grób, duch na seans już pomyka dup, dup, dup. Ach, te cudne, te ubudne, te prześliczne seanse spirytystyczne. Ach, wesołosz, ach, wesołosz na seansie, kiedy medium lewituje w pełnym transie, albo spodek pędzi rączo stołu wskroś, albo damy zimna rączka cap za coś. Przyprawiając towarzystwa kwiat o spazmy, mieczem błyska Juliusz Cezar z ektoplazmy, to znów drżenie wprawia pani inny duch. To Rasputin, widma kawał duch za dwóch. Och, te cudne, te ułudne, te prześliczne seanse spirytystyczne. Spirytyści przedwojenni dawni owi, o sowiecki kluski guzik Ochorowicz, dać by duchom ich radości tych choć ćwierć, a nie zanudzaliby się tak na śmierć. Małą dziurkę zrobić by w materializmie i pozwolić, niech się przez nią znowu wsiliźnie. Spirytyzm przedwojenna zwiewna nić, tak by było znowu miło duchem być. Ach, te cudne, te ubudne, te prześliczne seanse.